W programie Pierwszym Polskiego Radia rozpoczynamy naukowy wieczór z Jedynką. Katarzyna Kobylecka. Serdecznie Państwa zapraszam, bo dziś o niezwykłej postaci końca XVIII wieku. Hrabia Jan Potocki, potomek arystokratycznego rodu, poseł na Sejm czteroletni, później również współpracownik cara Aleksandra I. Tyle z działalności politycznej. Natomiast znany jest zapewne Państwu przede wszystkim jako autor rękopisu znalezionego w Saragoście. No ale dziś właśnie nie o talentach Potockiego będziemy rozmawiać, bo sądzę, że niewiele osób wie, że Jan Potocki był pionierem, proszę Państwa, badań historycznych i archeologicznych w Polsce. No i właśnie tym aspektem jego działalności chcemy dziś Państwa zainteresować. Tym bardziej, że właśnie w tym roku minęła 250. rocznica urodzin Jana Potockiego. Już zatem za moment przeniesiemy się w czasy oświecenia, ale wcześniej jak zawsze pytanie w naszej zabawie SMS-owej. Ród Potockich oczywiście był niezwykle rozbudowany, jest niezwykle rozbudowany i wielu przedstawicieli tej rodziny pozytywnie zapisało się w historii Polski. Był jednak i zdrajca, który przystąpił do Konfederacji Targowickiej wraz z Franciszkiem Ksawerym Branickim i Sewerynem Rzewuskim. O którego Potockiego pytam, proszę Państwa? Od razu dopowiem, że był on kuzynem, krewnym bohatera naszej audycji, czyli Jana Potockiego, no a nawet potem stał się jego teściem. 72 151, czekamy na Państwa SMS, na Państwa odpowiedzi, który to z Potockich przystąpił do Konfederacji Targowickiej. Koszt wysłania takiej wiadomości to 2 zł 46 groszy, no a nagrodą dla zwycięzcy jest plecak z gadżetami od programu pierwszego. Tyle zapowiedzi konkursowej, a teraz przedstawiam gościa naszego programu. Ze mną w studiu Jedynki profesor Adam Łukaszewicz, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Dlaczego, panie profesorze, Jan Potocki jest ważny dla współczesnej nauki? Dlaczego dzisiejsi naukowcy interesują się jego działalnością sprzed ponad 200 lat? Po 250? Trzeba powiedzieć, że interesują się nie od tak bardzo dawna, jakby można sądzić, ponieważ Jan Potocki znany jest od dawna, ale przede wszystkim jako pisarz. Pisarz wybitny, ceniony nie tylko w Polsce, a nawet chyba przede wszystkim poza Polską, ponieważ jego twórczość literacka powstała w języku francuskim. No i zresztą ta naukowa również po francusku. Tak, oczywiście. To jest kwestia epoki, która posługiwała się językiem francuskim właściwie jako językiem międzynarodowym. I tutaj Jan Potocki nie odbiegał wcale od zwyczajów panujących właściwie w całym cywilizowanym ówczesnym świecie. Dlaczego jest ważny dla nauki? Dlatego, że jest prekursorem w Polsce takich badań jak na przykład badania egiptologiczne i to badania prowadzone w sposób jak na tamten czas niezwykle nowoczesny, chociaż nie pozbawiony pewnego rysu dyletantyzmu właściwego wielkiemu panu, arystokracie, który nie żył przecież z prowadzenia badań naukowych, tylko uprawiał to jako pewnego rodzaju pasję, kulturalną, prawda, rozrywkę. Jednak w jego przypadku nie była to tylko dyletancka rozrywka, ale była to prawdziwa pasja naukowa, pasja odkrywcza i o tym postaram się kilka słów powiedzieć. Ale przede wszystkim chcę powiedzieć o tym, jak wiele nieporozumień może się wiązać z tą postacią. Po pierwsze, Jan Potocki bywa mylony ze swoim starszym, nieco kuzynem, krewnym Stanisławem Kostką Potockim, który był archeologiem i to archeologiem pracującym w terenie, bodajże pierwszym polskim archeologiem śródziemnomorskim, który prowadził w południowych Włoszech. Natomiast Jan Potocki wykopalisk nie prowadził, natomiast prowadził dogłębne studia o charakterze filologicznym i historycznym, ale także badania nad zabytkami archeologicznymi. Więc to jest pierwsze źródło nieporozumień.
drugie źródło nieporozumień to jest to, że Jan Potocki jest przede wszystkim uważany za pisarza, jako autor rękopisu znalezionego w Saragosie wszedł nie tylko do historii literatury, ale także do historii filmu. Fantastyczna ekranizacja, prawda? W związku z tym na hasło Jan Potocki odzew brzmi rękopis znaleziony w Saragosie. Jest jeszcze drugi odzew, mianowicie Parady. To seria takich uciesznych scenek komediowych napisanych dla Teatru Dworskiego w Łańcucie, gdzie teściowa Jana Potockiego stworzyła nieprzeciętny ośrodek kultury. No i tutaj lwi pazur Jana Potockiego jako dramaturga dał się poznać właśnie w tej serii komedyjek pisanych też po francusku, które przełożył na język polski, to jest bardzo ciekawa i mało znana rzecz, przełożył też bardzo wybitny polski uczony Józef Modrzejewski, papirolog, profesor Sorbony, członek Polskiej Akademii Nauki, Polskiej Akademii Umiejętności, który w młodości właśnie przełożył Potockiego na język polski. Ale zostawmy, panie profesorze, Jana Potockiego jako literata. Wracamy do jego naukowych pasji, bo one też brały się z również jego zainteresowań takich podróżniczych. Na początku powiedzieliśmy o tym, że posługiwał się językiem francuskim przede wszystkim, ale to też była kwestia jego wychowania, bo urodził się w Polsce. W Polsce spędził zaledwie 7 lat i potem został przez rodziców wysłany, by kształcić się, prawda, razem ze swoim zresztą bratem Sewerynem. Oczywiście. Do Szwajcarii. Tutaj zasadniczą rolę odgrywała matka. Kilkanaście lat spędził, stąd ten francuski, który podobno był perfekcyjny. Tak, aczkolwiek tutaj można powiedzieć o zabawnej rzeczy, mianowicie to dziełko Potockiego o dynastiach egipskich na podstawie dzieła Manetona, które jest, można powiedzieć, kamieniem milowym w historii egiptologii nie tylko polskiej, ale i światowej, wydrukowane we Florencji w roku 1803, jest napisane po francusku, ale wydrukowane z ortografią tak fantazyjną, że ogarnia zdumienie czytelnika tej książeczki liczącej sobie 125 stron. No ale może dobrze, że Potocki nie pisał po polsku, bo podobno miał trudności w posługiwaniu się jednak polskim. Jak wrócił do ojczyzny w wieku 17 polskich napisał lat, w związku to ze swoją działalnością polityczną. Tak. Chcę jednak powiedzieć, dlaczego właśnie taka ortografia. Wydaje się, że to nie jest tylko kwestia drukarza włoskiego, któremu myliły się francuskie akcenty. Ale to przede wszystkim pewien taki odruch czy wyraz ówczesnych poglądów. Wielki pan, arystokrata, nie musiał przejmować się tak bardzo prozaicznymi zasadami ortograficznymi. Mógł sobie pisać, jak mu się żywnie podobał. Mówił znakomicie. Jego inne druki francuskie, cały szereg publikacji oraz rękopisy wskazują na to, że pisał najzupełniej ortograficznie. Także te dynastie według Manetona są pewnego rodzaju przejawem takiej jakiejś kaprycznej nonszalancji. A może też trochę niekompetencji drukarza. Trudno mi powiedzieć. Powiedziałam, panie profesorze, o tych podróżach, bo rzeczywiście, żeby uporządkować biografię Jana Potockiego, on w wieku 17 lat właśnie wraca do Polski. Tutaj w zasadzie dopiero ma kontakt z językiem polskim. Na powrót uczy się ojczystej mowy, ale też nie zagrzewa miejsca długo w Polsce, bo za chwilę wyjeżdża na Węgry, potem odbywa podróż do Serbii, potem właśnie wyjeżdża do Turcji, do Egiptu. No w zasadzie cały czas jest w rozjazdach. Te podróże są też taką inspiracją, no właśnie takim zapłonem do tego, by zainteresować się kulturami tych
narodów. To prawdziwy obieży świat i człowiek, który w swoich czasach był uważany przede wszystkim za podróżnika, nie za literata, nie za uczonego, chociaż doceniano jego erudycję, ale przede wszystkim był znany i w rodzinie, i w kręgach towarzyskich Polski Stanisławowskiej jako podróżnik. Wykształcenie zdobył w czasie tych młodzieńczych pobytów za granicą. Nic dziwnego, że w językach obcych. Również za granicą zdobył szlify oficerskie, bo podporucznikiem został w czasie tak zwanej wojny kartoflanej, która toczyła się w Czechach. Później zresztą jednak był również oficerem Wojska Polskiego i dosłużył się stopnia kapitana w wojnie 1792 roku. Ale podróże zaczynają się, te podróże naukowe zaczynają się chyba właściwie od podróży do Egiptu w roku 1784, podróży, której trasa wiedzie z północnych wybrzeży Morza Czarnego poprzez Turcję i Wyspy Greckie do Aleksandrii, dokąd Potocki przybył statkiem oczywiście w sierpniu roku 1784. O tej podróży i konsekwencjach tej podróży to jeszcze Państwu powiemy nieco więcej. Żeby dokończyć jakby już zamknąć klamrą to życie Potockiego, to powiedzmy jeszcze, panie profesorze, że była bardzo istotna podróż do Dolnej Saksonii, która zaowocowała jego zainteresowaniami związanymi ze starożytnościami słowiańskimi. O tym za chwilę kolejny gość opowie państwu. No a po tym okresie wielkich podróży osiada w kraju, bo to przecież czas Sejmu Czteroletniego, bierze udział w tych obradach. No a potem po Targowicy odsuwa się nieco, prawda, w cień. No i przystępuje również, jeśli chodzi o to życie polityczne, no w pewnym momencie przyjmuje posadę na dworze cara Aleksandra I. No to już jest 801 rok, z czym rok, wiążą prawda? Się bardzo interesujące podróże na Kaukaz i do Chin. Odległych krajów azjatyckich, co miało bardzo poważne konsekwencje naukowe. O tym jeszcze, proszę państwa, za chwilę. Przypominam pytanie w konkursie SMS-owym, bo pytam państwa o kuzyna Jana Potockiego, o Potockiego, który przystąpił do Targowicy. Który to z Potockich? Czekam na państwa SMS-owe odpowiedzi. 72 151, plecak z naszym logo i prezenty od jedynki zostaną wręczone przed 23. W naukowym wieczorze z jedynką rozmawiamy dziś o Janie Potockim, który mimo, że sławę przyniosła mu literatura, zawsze miał ambicje bycia uczonym, pasjonowała go przeszłość, historia, etnologia, etnografia. Jak słyszeli państwo, wiele, wiele podróżował, był pilnym obserwatorem, no i oczywiście wszystko to potem spisywał. I niewątpliwie, co należy podkreślić, był pionierem badań egiptologicznych, ale również badań nad starożytnościami słowiańskimi, co podkreśla mój drugi gość, profesor Jacek Lech z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, nazywając Jana Potockiego nawet prekursorem archeologii słowiańskiej. Początki tych zainteresowań wiążę, zresztą sugerował to także Brickner przed wielu, wielu laty, 90 laty, z ukazaniem się wspaniałego dzieła Adama Naruszewicza Historia narodu polskiego, przygotowanego na prośbę, na zlecenie króla Stanisława Augusta. To dzieło ukazało się, pierwsze wydanie w latach 1780-86, wtedy nawet Potockiego nie było w kraju, ale ponieważ był w kręgu króla, jak wrócił, na pewno się z nim zapoznał, na pewno o tym mówiono. To było bardzo ważne wydarzenie. Ukazały się w tych latach, które wymieniłem, 5 tomów, bez tomu pierwszego. Tomu pierwszego nie było, ponieważ Naruszewicz uznał, że niepewne są fakty, daty, tereny, że nie może tej pracy napisać. I Potocki postanowił tą lukę wypełnić. W związku ze swoim doświadczeniem w podróżach, w związku jakby z pewną wypracowaną metodą podejścia do tego typu problemów w nauce oświeceniowej. I pracę tę podjął i na tym polu osiągnął rzeczywiście znaczące rezultaty. No, rezultaty były wynikiem jego podróży, jego kilkumiesięcznego pobytu w Dolnej Saksonii.
Tak, ale to jakby następny etap, bo wcześniej on zaczął na podstawie także tych materiałów, odpisów, kronik wczesnosiedniowiecznych, tego, co zgromadził Naruszewicz, tak zwane teki naruszewiczowskie, do których na pewno miał też dostęp i mówię, był w środowisku króla Stanisława Augusta, analizował te prace i pisał na ten temat swoje rozważania. A do Dolnej Saksonii pojechał zwabiony sławą fałszerstw, jak się zresztą później okazało. Zresztą wtedy już były te takie głosy, które na to wskazywały, że nie są to znaleziska autentyczne, tak zwanych bożków z Prybylic, które były rzekomo bożkami, prezentacją bóstw słowiańskich, znalezionymi na tym terenie w okolicach słynnego grodu Radogoszczy. I Potocki pojechał, uznał ich prawdziwość. Było to fałszerstwo zrobione przez miejscowego złotnika kilkadziesiąt lat wcześniej, znajdujące się w różnych kolekcjach wtedy na terenie Mecklenburgii. On je odrysował, przedstawił, ale również interesował się oczywiście wszystkimi starożytnościami, które wiązał ze Słowianami i wiele zabytków, oryginalnych zabytków archeologicznych oglądał, wiele z nich narysował i w tym dziele swoim podróży po Dolnej Saksonii w poszukiwaniu starożytności słowiańskich wydanym w Hamburgu w 1795 roku opublikował. Są tam rzeczywiście autentyczne znaleziska od neolitycznych poprzez epokę brązu do epoki żelaza. No tutaj trzeba zaznaczyć jeszcze, panie profesorze, że może dla niektórych będzie to zaskoczeniem, ale rzeczywiście Słowianie kiedyś doszli aż na tereny dzisiejszych Niemiec. Tak. Tam były ich siedziby również. Tak, po wywędrowaniu plemion germańskich na tereny Cesarstwa Rzymskiego, w tą pustkę osadniczą wchodzą w okresie tak zwanych wędrówek ludów, czy po nim krótko ludy plemiona słowiańskie. Tak, rzeczywiście i o tym było wtedy już dobrze wiadomo. Dlaczego? No bo kronikarze niemieccy pisali Tytmar, Helmold i inni, prawda? I charakterystyczną metodą pracy Potockiego było podróżowanie śladami dawnych, starożytnych przekazów. Wcześniej i później wędrował śladami historii Herodota. W tym przypadku śladami kronikarzy, głównie kronikarzy niemieckich, szukał miejsc, które oni opisywali, zajmował się, można powiedzieć, topografią historyczną. Na tym polu, na naszym obszarze był również pionierem. Prowadził też pewne wykopaliska, zarówno wcześniej, jak i w tym czasie i później. Niestety na ten temat nie zostawił nam przekazu. Nie uważał tego za ważne, żeby opisywać. Jego interesowało, co jest w tym kurhanie, prawda, czy w tym grodzisku. Ale jak to robił, jak rozkopywał, tego nie wiemy. A jak dziś, panie profesorze, patrzą archeolodzy, ci, którzy zajmują się starożytnościami słowiańskimi, jak patrzą na pracę Potockiego? Popełnił błędy? Dzieli nas przecież ponad 200 lat i takiego porównania nawet nie można przeprowadzić, nie wypada. On po prostu ma status mocno ugruntowany pioniera na tym polu. Natomiast oceniać jego błędy, można powiedzieć, na tle swojej epoki był na pewno bardzo interesującym i bardzo oryginalnym badaczem. I tylko na tle jego epoki możemy go dzisiaj oceniać. Pod tym względem rzeczywiście jest to badacz wybitny i pierwszy właściwie badacz, który zajął się początkami słowiańszczyzny, co więcej prowadził je w takiej bardzo szerokiej skali. Zarówno można powiedzieć od Mecklenburgii i po Kaukaz się tym tematem słowiańszczyzny interesował. I na tym polega jego wielkość. Wprowadził też pewne metody. To on właściwie zapoczątkował metodę retrogresywną. Znaczy on uznał, że właściwie badać początki słowiańszczyzny należy w ten sposób, żeby od rzeczy pewnych i stwierdzonych, czyli właśnie chociażby od tych opisów kronikarskich wczesnosiedniowiecznych, cofać się wstecz. Prawda? Co w gruncie rzeczy w archeologii stosujemy do dnia dzisiejszego. Powstało aż 5 tomów poświęconych starożytnościom słowiańskim. Kto wydawał te prace Potockiego? To znaczy one były szersze, dotyczyły czasami nie tylko starożytności słowiańskich. Zresztą trzeba powiedzieć, są pewne okresy w jego działalności na tym polu słowiańszczyzny. Na początku to są jakby prace takie teoretyczne na podstawie przekazów źródłowych. Później jest ta wyprawa do Dolnej Saksonii, później natomiast podjęcie tematu chronologii. To był ogromny problem w całej Europie.
bibliotekarz Uniwersytetu w Kopenhadze napisał wówczas, dokładnie gdzieś na początku wieku XIX, w pierwszych latach, że właściwie wszystko, co dotyczy czasów przedchrześcijańskich, jest spowite gęstą mgłą tajemnicy i właściwie nikt wtedy nie wiedział, czy te znaleziska, które z tych czasów pochodzą, chociażby urny z kośćmi, które zawsze odnoszono wszędzie do czasów pogańskich, bo obrządek chrześcijański zabraniał palenia zmarłych, nie wiedziano, czy one mają lat kilkadziesiąt, wcześniej kilkaset, a może tysiące. Przyjmowano wtedy oczywiście cały czas tą chronologię biblijną od XVII wieku, datującą początek świata na 4004 lata przed narodzeniem Chrystusa. To jest rzeczywiście fakt i w tej chronologii Potocki też się obracał. No ale to jest i tak szmat czasu. I to, co zaczął robić już w ostatnim okresie swojego życia, to skoncentrował się właśnie na chronologii. I trzeba przyznać, że w tablicach chronologicznych, które publikował do końca życia, nawet krótko przed swoją samobójczą śmiercią, odnosił początki ludów słowiańskich do czasów dość odległych, nawet sięgających ponad 1000 do 2000 lat przed narodzeniem Chrystusa. Do tych ludów, które utożsamiał ze Słowianami, oczywiście sięgając też do opisów Herodota. Także to jest interesujące. Oczywiście to wszystko znowu, co wiemy z badań przede wszystkim w wieku już XX, przy obecnych metodach chronologicznych i radiowęglowej i dendrochronologicznej, no tę chronologię przewraca w dużym stopniu do góry nogami, a przede wszystkim też inny pogląd na samą etnogenezę Słowian, ale to już jest jakby inny temat. No ale jeszcze wracam do pytania o wydawanie tych jego dzieł. W ilu egzemplarzach one ukazywały się i kto był odbiorcą, kto był czytelnikiem? Czy my możemy w ogóle jeszcze, panie profesorze, prześledzić ten proces docierania z tą wiedzą do szerszej publiczności? To jest bardzo trafne pytanie, bo być może tutaj też jest część pewnego niepowodzenia uczonego Jana Potockiego. On sukcesu jako uczony nie odniósł, ale to był wielki pan. To był arystokrata z jednego z najprzedniejszych rodów europejskich. I on po prostu nie miał zwyczaju o takie rzeczy przyziemne zabiegać. On pracował bardzo intensywnie, pisał swoje prace i wydawał je sam w nakładach. Wydaje się, że czasami może nawet niewiele ponad 20 egzemplarzy, ale kilkudziesięciu, często czy koło 100. Rozsyłał do tych badaczy, których cenił, którym chciał je przekazać. Niewiele z nich trafiło później do bibliotek. Do bibliotek w ogóle, jeżeli przekazywał, to oczywiście do prywatnych. Także do wielu z nich dzisiaj naprawdę trudno dotrzeć, chociażby nawet w Warszawie. Przyznam się do niektórych jego ważnych prac, chociażby do dzieła poświęconego Dolnej Saksonii. Trafiłem w British Library, gdzie było znacznie łatwiej do niego dotrzeć i otrzymać do rąk, na nim pracować, niż w bibliotekach polskich. Tyle, proszę państwa, profesor Jacek Lech o osiągnięciach Jana Potockiego na polu archeologii słowiańskiej. Za moment powiemy o zainteresowaniach Potockiego starożytnym Egiptem. No i oczywiście prosimy nie zapominać, że trwa konkurs SMS-owy do wygrania plecak z gadżetami. Trzeba tylko napisać, który z Potockich przystąpił do targowicy. Czekam na państwa odpowiedzi. 72 151. W naszym studiu przypominam profesor Adam Łukaszewicz, z którym teraz, proszę państwa, spojrzymy na dokonanie Jana Potockiego, no właśnie, w egiptologii. Było o słowiańszczyźnie, teraz egiptologia, zatem wracamy na kilka minut do owej wyprawy z 1784 roku, kiedy Potocki ma wówczas 23 lata, więc jest stosunkowo młodym człowiekiem, wyprawia się do Egiptu. No i ta wyprawa chyba zaważyła potem na jego zainteresowaniach, jego pasjach. Oczywiście, to znaczy działalność Jana Potockiego na niwie egiptologii trzeba podzielić na dwa okresy, to znaczy na okres wczesny, który otwiera ta wyprawa do Egiptu młodego człowieka, mającego ogólne przygotowanie w zakresie języków klasycznych i może trochę już orientalnych, niewątpliwe zainteresowania, pasję odkrywczą, a drugi okres to jest okres badań naukowych właściwie w sensie dzisiejszym, nowoczesnym. Ta podróż jest zaskakująco krótka. Ona trwa od połowy
od połowy sierpnia roku 1784, kiedy Potocki, zresztą poważnie chory, ląduje w Aleksandrii. W związku z tym Aleksandrii prawie nie zwiedza, cały ten czas spędza w domu francuskiego konsula pod opieką jego domowników. Kiedy wychodzi z tej zakaźnej choroby, febry, na którą zapadł po drodze w Turcji czy Grecji, bo właśnie zaczęło się to chyba na terenie Turcji, a rozwinęło na wyspach greckich. Wtedy goli sobie głowę, ale wcale nie dlatego, żeby założyć turban, jak to kiedyś Jan Stanisław Bystroń napisał, tylko dlatego, że dość powszechnie uważano, aż do początków XX wieku, że osoby chore na choroby zakaźne powinny sobie ogolić włosy do gołej skóry. No ale to już jest faza rekonwalescencji, on się ciągle trochę źle czuje, wyrusza w podróż po Egipcie, która go prowadzi do Rozety, wówczas miasta większego i ważniejszego od Aleksandrii. Tam, gdzie za jakiś czas zostanie znaleziony sławny kamień z Rozety, ale pamiętajmy, że wtedy... do czytania egipskich hieroglifów, tak jest, ale to jeszcze przed nami, Kiedy Potocki jest w Egipcie, nikt nie ma jeszcze pojęcia, jak czytać egipskie hieroglify, to będzie miało znaczenie dla badań egiptologicznych Potockiego. Stamtąd płynie, zresztą stale obawiając się napadu rozbójników na Nilu, do Kairu, dociera tam pod koniec sierpnia, ogląda wylew Nilu, wyruszenie karawany do Mekki, różne takie scenki z życia codziennego tego wielkiego wschodniego miasta. Następnie przeżywa paroksyzm krótkiej wojny domowej, która wstrząsa Egiptem i troszeczkę ogranicza jego ewentualne dalsze zamiary podróżowania na południe Egiptu. Także tak naprawdę zwiedza tylko sam Kair i jego okolice. Ale widzi piramidy, prawda? Widzi piramidy i to jest jedna z bardzo ważnych rzeczy. On nie tylko piramidy odwiedza, ale zaczyna, posługując się znanym sobie tekstem Herodota z drugiej księgi dziejów, podchodzić do tych piramid w sposób naukowy. Oblicza ich objętość na ponad 62 miliony stóp kubicznych, liczy liczbę kamieni w piramidzie Cheopsa i wychodzi mu 334 tysiące. Dużo się pomylił, panie profesorze? No, to jest właśnie bardzo trudno stwierdzić, dlatego że ta liczba kamieni jest być może większa, ale kamienie są tam nierównej wielkości i nie wiemy dokładnie, co w niektórych miejscach w środku piramidy tkwi. W każdym razie bardzo do tego podchodzi serio, a nawet zostawia jako pamiątkę po swojej wizycie w Giza napis na jednym z kamieni w piramidzie Cheopsa. Napis, który jest cytatem z francuskiego poematu Jacques'a Delille pod tytułem Le Jardin. Cytat jest oczywiście po francusku, żeby było zabawniej. To ten napis został odnaleziony przez dwudziestowiecznych naukowców i opublikowany, ale niestety, ponieważ ci badacze nie znali biografii Potockiego, to postawili w publikacji wielki znak zapytania, któż to mógł ten napis tam umieścić. Także znamy już odpowiedź na to, kto to zrobił. I tutaj ta inskrypcja zresztą została opublikowana także w przekładzie polskim, ponieważ to, co wiemy o podróży Jana Potockiego do Egiptu, wiemy z jego własnych listów. Mhm. Listów do matki, opublikowanych po francusku i opublikowanych w polskim tłumaczeniu w Warszawie w 1789 roku, a ten napis w przekładzie brzmi: gmachy te niewzruszone sam czas zmordowały. W oryginale: leur masse indestructible a fatigué le temps. Ale to nie tylko listy, panie profesorze, są efektem
zatem ale również rysunki, bo tutaj podkreślmy, że Potocki tylko, pięknie rysował. Proszę pani, tylko niestety rysunki Potockiego z Egiptu w całości zaginęły. One istniały. O tym, że Potocki rysował, wiemy z jednego z jego listów, w którym pisze, że siedział 7 do 8 godzin na zwaliskach piramidy i rysował tak zawzięcie, że dostał porażenia słonecznego, mimo kapelusza, który miał na głowie. Te rysunki były jeszcze znane w rodzinie Potockich w połowie XIX wieku. Nawet na ich podstawie były zrobione sztychy, podobno, ale to wszystko zaginęło. Nie znamy ani jednego rysunku Jana Potockiego z Egiptu. A ja jeszcze znalazłam taką informację, że również przywiózł pewne zabytki, dostał jakieś starożytne rękopisy, ale nie wiadomo, co się z nimi stało. W jego własnych listach nic na ten temat nie ma. Natomiast w książce biografów Potockiego, panów Triera i Rosseta, znajdujemy informację, że w roku 1808 podarował rękopis egipski Akademii Kijowskiej. I podobno ten rękopis tam się nadal znajduje. Opieram to, tak jak mówię, na tej biografii. Byłoby dziwne, gdyby Potocki nie przywiózł żadnych pamiątek z Egiptu w czasach, kiedy można je było przywozić. Proszę państwa, to są ostatnie minuty, naprawdę ostatnie minuty na nadsyłanie odpowiedzi w naszym konkursie SMS-owym. Przypominam pytanie, który z Potockich niechlubnie zapisał się w historii Polski, przystępując w 1792 roku do Konfederacji Targowickiej. A my z panem profesorem Łukaszewiczem jeszcze wracamy na te kilka minut do Jana Potockiego. Tylko dopowiem, panie profesorze, Szczęsny Potocki, Stanisław Szczęsny Potocki był teściem Jana Potockiego, prawda? To tak, był ojciec jego drugiej żony. Teściem, tak. No ale to zostawmy już tą historię. No, bardzo interesujący wątek, ale chciałbym jeszcze powiedzieć kilka słów o nim jako o egiptologu. Przypomnijmy, że jego pasje egipskie przypadają na czasy, kiedy nikt na świecie nie zna pisma egipskiego, nikt nie ma pojęcia o języku starożytnych Egipcjan. Jean-François Champollion, który odczytał hieroglify, dokonał tego 7 lat po śmierci Potockiego. I otóż Potocki interesuje się bardzo pracami nad odczytaniem hieroglifów. Sam czyni pewne próby, wykazując przy tym znakomitą intuicję, która mu podpowiada, że język koptyjski jest w gruncie rzeczy fazą rozwojową języka staroegipskiego. Przypomnijmy jeszcze, że w czasach, kiedy działa Potocki, ogromna większość mieszkańców naszej planety jest głęboko przekonana, że świat został stworzony w roku 4004 przed narodzeniem Chrystusa, a potop biblijny miał miejsce w roku 2348 przed naszą erą. W tych ramach chronologicznych trudno byłoby zmieścić starożytny Egipt z całym rozwojem jego cywilizacji, nie mówiąc już o prehistorii i tym podobnych rzeczach. A jednak Potocki dokonuje na przestrzeni lat 1803-1815 ogromnego dzieła badawczego w dziedzinie chronologii, ustalając na podstawie źródeł nieegipskich, czyli źródeł jak gdyby paralelnych do niezrozumiałych dla niego i dla wszystkich innych badaczy wówczas tekstów egipskich, ustaleń dotyczących chronologii egipskiej. Proszę bardzo, proponuję takie daty, jak na przykład 1840 jako datę najazdu Hyksosów na Egipt. Przed naszą erą. Przed naszą erą. To się właściwie zgadza. Naprawdę niewiele się pomylił. Powiedzmy sobie, odbiega o jakieś 200 lat od daty dzisiaj przyjmowanej. Ale
wypędzenie Hyksosów z Egiptu datuje na rok 1585, dzisiaj przyjmuje się 1525, a więc tylko 60 lat różnicy. Pisze dalej, w roku 1529 jest potop Deukaliona, spowodowany otwarciem się Morza Czarnego. To wydarzenie dzisiaj jest datowane na rok 1525, a więc tutaj właściwie nie mamy żadnego błędu. To są zdumiewające rezultaty, również daty poszczególnych dynastii egipskich u Potockiego. No, jedne są ściślejsze, inne mniej ścisłe, ale to nie są rażące błędy i to są zdumiewające osiągnięcia nie tylko chronologii, ale także interpretacji przekazów. Na przykład skąd Potocki wie, że Kaftor, czyli jak on pisze Gaftor, jest wyspą, miejsce skąd Filistyni przybyli do Egiptu i do przyległego do niego kraju. Tego właściwie nie możemy przeczytać expressis verbis w Biblii, w której jest wzmianka o wyjściu Filistynów z Kaftor, natomiast wiemy o tym ze źródeł egipskich, których Potocki nie mógł znać. Powiedział pan profesor, że ten czas pracy nad tą chronologią to są lata 1803-1815. 1815 rok to jest moment jego samobójczej śmierci, już po opublikowaniu tego dzieła. Tak, w tym roku ukazuje się ostatnie z serii publikowanych w Paryżu i w Petersburgu po francusku mniejszych lub większych dzieł dotyczących chronologii świata starożytnego, chronologii poprzedzającej rachunek grecki według Olimpiad. To obejmuje nie tylko Egipt zresztą. Wtedy też Potocki kończy pracę nad rękopisem znalezionym w Saragosie i wtedy popełnia to zadziwiające, tajemnicze samobójstwo w ładówce w swoim majątku na Podolu, gdzie strzela do siebie z pistoletu nabitego srebrną kulą sporządzoną podobno z gałki od srebrnej cukiernicy, którą pracowicie opiłowywał w tym celu. To chyba należy wiązać z różnymi dramatycznymi przeżyciami jego życia osobistego. On zresztą w ogóle usunął się po roku 1808 do ładówki, przestał działać jako podróżnik i przestał podejmować próby działań politycznych. Ja myślę, że najważniejszym przekazem naukowym, jaki mamy od Jana Potockiego, jest to zdanie, które zamyka jego książkę o dynastiach Manetona. Mianowicie pisze on tam w sposób absolutnie nowoczesny, że nowe dane pozwolą nam z pewnością rozwiązać wszystkie problemy egiptologii. To badacz optymista, który patrzy w przyszłość. Tak, proszę państwa, o Janie Potockim opowiadał państwu profesor Adam Łukaszewicz, o postaci rzeczywiście nietuzinkowej. I jeszcze tylko dodam może na koniec taką ciekawostkę, że Jan Potocki był pierwszym Polakiem, który poleciał balonem, proszę państwa, a było to w roku 1790. Profesor Adam Łukaszewicz, gość naukowego Wieczoru z Jedynką. Bardzo pani profesorze dziękuję.